Dzisiaj chciałbym opowiedzieć kilka słów o nieuświadomionym wpływie społecznym, który jest zagadnieniem ostatnio bardzo eksplorowanym w psychologii i ma rzeczywiste konsekwencje praktyczne dla polityki, marketingu, reklamy i tym podobnych dziedzin zastosowań. W skrócie plan wystąpienia wygląda następująco, że najpierw postaram się w kilku słowach ogólnie powiedzieć, czym zajmuje się współczesna psychologia nieświadomości. Potem opowiem trzy słowa o tym, gdzie stosuje się wyniki badań psychologicznych. Opowiem również o eksperymencie, bardzo interesującym eksperymencie, który był inspiracją do naszych badań. Potem przedstawię badania własne, które przeprowadziliśmy z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I na koniec postaram się w kilku słowach powiedzieć o interpretacji tych badań i możliwościach dalszych zastosowań. Żeby wprowadzić ogólnie w temat Państwa, należy powiedzieć, że świadomość definiuje się często przez jej funkcje. Wyróżnia się dwie takie funkcje świadomości w życiu psychicznym człowieka. Mianowicie pierwsza z nich to jest kontrola czynności i myśli oraz druga funkcja to jest dostęp do informacji znajdujących się w naszej psychice. Procesy poznawcze zaangażowane w myślenie, rozumowanie, rozwiązywanie problemów, a także w generowanie różnych zachowań, różnią się stopniem dostępności w świadomości. Psychologia nieświadomości zajmuje się zatem tymi procesami, które są albo trudno dostępne w świadomości, albo niemożliwe do kontrolowania. W jakich obszarach stosujemy badania, które mówią o tym, o tych właśnie procesach trudno dostępnych i trudno kontrolowalnych? Po pierwsze, taką dużą dziedziną badań są badania nad nabywaniem umiejętności i kompetencji. I tutaj można przykładowo wymienić dwa obszary zastosowań, mianowicie uczenie się drugiego języka, gdzie pytaniem, które się zadaje, to w jaki sposób nauczać i w jaki sposób uczyć się drugiego języka, czy nabywać najpierw, czy najpierw zapamiętywać konkretne przypadki, konkretne przykłady zastosowań języka obcego, a z drugiej strony najpierw można się uczyć reguł gramatyki, a potem dopiero ich zastosowań, albo łączyć te dwa sposoby. Okazuje się, że najskuteczniejszym jest łączenie jednego i drugiego. Po drugie, bada się i stosuje wiedzę na temat wpływu rodzaju treningu, czy właśnie na przykładach, czy najpierw reguły, czy trening praktyczny, czy najpierw teoretyczny, oraz poziomu skomplikowania zadań wykonywanych. Drugą dziedziną, nad której chciałbym się skupić w dzisiejszym wykładzie, jest poznanie społeczne. Tutaj wiedza na temat procesów świadomych i nieświadomych głównie znajduje zastosowanie w badaniach i działaniach dotyczących stereotypów społecznych. W badaniach prowadzonych przez grupę psychologów amerykańskich pod kierownictwem Johna Barcza zadaje się pytanie na przykład takie, w jaki sposób stereotypy wpływają na nasze zachowanie. Jednym z przykładów takich eksperymentów może być przykład, w którym osobom badanym, młodym osobom badanym, aktywowano stereotyp osoby starszej. I potem mierzono czas, w jakim te osoby przechodzą z pokoju, w którym odbywał się eksperyment, do windy. I okazało się, że osoby, u których zaktywowano myślenie na temat osób starszych, poruszały się wolniej niż osoby, u których tego stereotypu nie zaktywowano. Innym przykładem takiego eksperymentu jest eksperyment dotyczący zaktywowania stereotypu profesora uniwersyteckiego, i z drugiej strony aktywowania stereotypu kibica piłki nożnej. Po takiej manipulacji, po zaktywowaniu tych dwóch stereotypów w dwóch różnych grupach osób badanych, dano im do rozwiązania zadania matematyczne i okazało się, że osoby, które myślały wcześniej na temat profesorów uniwersyteckich, rozwiązywały te zadania lepiej niż osoby, które myślały na temat kibiców piłkarskich. Pokazuje to jednoznacznie na fakt, że wystarczy pomyśleć o pewnej grupie osób, która charakteryzuje się pewnym zestawem cech i wpływa to już na nasze zachowanie zgodnie z zawartością tego stereotypu. Innym obszarem poznania społecznego jest wpływ społeczny.
I tutaj chciałbym, ponieważ badania, które przeprowadziliśmy, dotyczą właśnie wpływu społecznego, chciałbym opowiedzieć kilka słów bardziej szczegółowo o eksperymencie wykonanym przez Moskowiczego i jego współpracowników. Eksperyment w pierwszej fazie polegał na nazywaniu różnych kolorów. Prezentowano osobom badanym tablice kolorowe i pytano o to, jaki kolor przedstawia ta tablica. Te tablice były głównie różnymi odcieniami koloru niebieskiego. W eksperymencie jednorazowo uczestniczyło 6 osób. 4 z tych osób to były osoby badane, a 2 osoby to były osoby podstawione przez eksperymentatora, tak zwani pomocnicy, kolaboranci czy współpracownicy. Współpracownicy mieli za zadanie na każdą tablicę, która była w kolorze niebieskim bądź jakimś odcieniu niebieskiego, nazywać ją zielonym głośno. Czyli oni cały czas nazywali tę tablicę, że to jest zielony kolor. Okazało się, że wśród osób badanych 8,5% osób badanych zmieniało swoje zdanie. Również nazywało te tablice zielonymi, chociaż ewidentnie kolor był niebieski. Zatem można powiedzieć, że jakieś 8,5% osób zmienia zdanie pod wpływem zdania innych osób w grupie. Trzeba tutaj zauważyć, że współpracowników było mniej niż osób badanych, czyli to nie jest wpływ większości na mniejszość, zwany w psychologii konformizmem. To jest właśnie wpływ mniejszości na większość. W drugim etapie eksperymentu pokazywano osobom badanym spektrum kolorów od niebieskiego do zielonego. Zadaniem osób badanych było pokazanie granicy, gdzie jest granica między kolorem zielonym a niebieskim. I co się okazało? Praktycznie u większości osób badanych, nawet tych, które nie zmieniły wcześniej zdania na temat nazywania tablic, granica między niebieskim a zielonym przesunęła się w kierunku koloru zielonego. Pokazuje to, że nawet jeśli ktoś nie ulegnie wpływowi zdania innych osób, to i tak jego zachowanie zmienia się w kierunku najczęściej zgodnym z wpływem innych. Ten eksperyment stał się dla nas inspiracją do przeprowadzenia badania nad wpływem zdania grupy na percepcję. W jaki sposób wyjaśniane są efekty tego typu eksperymentów? Mianowicie tutaj trzeba odwołać się do hipotezy wpływu centralnego i peryferycznego, gdzie mamy do czynienia z niezauważalnym dla osoby badanej wpływem zachowania pozostałych osób w grupie, z tym, że głównie w eksperymentach stosuje się tak zwany wpływ centralny, czyli to, jak zachowuje się grupa osób, tutaj szczególnie chodzi nam o współpracowników eksperymentatora, wpływa, jest centralnym elementem sytuacji. To, w jaki sposób oni mówią, w jaki sposób zachowują się w sytuacji eksperymentalnej, na to zwracają uwagę aktywnie osoby badane. Zadaliśmy sobie pytanie wobec tego, czy grupa może wpływać na zachowanie, myślenie czy spostrzeganie, zachowując się w sposób, który nie jest widoczny, czy nie jest centralnym elementem sytuacji, w której znajdują się osoby badane. Reasumując, to jest ważne rozróżnienie dla naszego eksperymentu. Wpływ centralny to jest zachowanie członków grupy, które jest dobrze widoczne dla osób badanych, znajduje się w centrum uwagi tych osób i podlega ocenie. Natomiast wpływ peryferyczny definiowany jest jako takie zachowanie członków grupy. W tym przypadku będą to nasi współpracownicy wśród osób badanych, które pozostaje niejako na uboczu zadań, które wykonują osoby badane. Zatem osoby badane nie skupiają swojej uwagi na tym, jak zachowują się inne osoby, i to zachowanie innych osób nie podlega świadomej ocenie. Jeszcze raz powtarzając cel naszego badania, chcieliśmy dowiedzieć się, czy można wpływać w sposób peryferyczny na zachowanie osób badanych przez odpowiednie zachowanie naszych współpracowników. Procedura naszego badania wyglądała tak, że najpierw przedstawiliśmy historyjkę, ponieważ oczywiście nie mogliśmy powiedzieć naszym osobom badanym, że będziemy badać wpływ
społeczny i że będziemy ich testować, czy temu wpływowi się poddają, czy nie poddają. Zatem najpierw przedstawialiśmy fałszywy niejako cel badania, który oczywiście potem osoby badane uświadamialiśmy co do prawdziwego celu tych badań. Informowaliśmy ich, że będziemy prezentowali im dwuznaczne bodźce. Każdy bodziec pojawiał się przez bardzo krótko, był wyświetlany na ścianie. I ich zadaniem przedstawialiśmy nasze badanie jako element procedury standaryzacji materiału do przyszłych eksperymentów. Zatem badani byli przekonani, że biorą udział w eksperymencie pilotażowym, którego tematem jest wystandaryzowanie, wybranie bodźców do przyszłych eksperymentów. A poddawaliśmy, ponieważ eksperyment był przeprowadzany w grupach, poddawaliśmy badanych fałszywej procedurze losowania miejsca, w którym będą siedzieli. Te wszystkie elementy okażą się istotne za chwilę, jak pokażę Państwu, jak wyglądało badanie w szczegółach. Instrukcja, którą podawaliśmy przed eksperymentem, brzmiała tak, że badanie będzie dotyczyło percepcji, będą prezentowane im dwuznaczne bodźce, to będą za każdym razem cyfry złożone z liter, i zadaniem osoby badanej jest zanotowanie, co spostrzegła jako pierwsze. Czy zauważyła najpierw w bodźcu to, że jest cyfrą i miała zanotować, jaka to jest cyfra, czy zauważyła najpierw, że są litery i miała zanotować, jaka to jest litera. Poprzedziliśmy właściwy eksperyment sesją treningową. Osoby badane siedziały w sali w następującej kolejności. Symbolem P oznaczyłem naszego pomocnika, a symbolem B osobę badaną. Zatem widać wyraźnie na tym rysunku, że osoby badane były otoczone praktycznie ze wszystkich stron naszymi pomocnikami. Nasi pomocnicy mieli do zrealizowania specjalne zadanie. Bodźce, które przedstawialiśmy osobom badanym do oceny, były następujące. To jest bodziec kontrolny, szóstka, jak widać, złożona z gwiazdek. To jest bodziec kontrolny drugi, przedstawiany w sesji treningowej. To jest prostokąt złożony z liter W. Natomiast we właściwym eksperymencie przedstawialiśmy taki bodziec, na przykład, czyli ósemkę złożoną z X-ów, i badany miał powiedzieć, czy najpierw widzi X, czy najpierw widzi ósemkę. To jest drugi przykład, trójka złożona z liter R. Zatem najpierw badani przechodzili trening, w którym zapoznawali się z zadaniem, potem była pierwsza seria bodźców do oceny, 16 figur, potem zorganizowaliśmy głosowanie, kto widział więcej liter, a kto widział więcej cyfr, i potem następowała druga seria bodźców do oceny, również złożona z 16 niepowtarzających się figur. Pomocnicy nasi byli uprzedzeni przed eksperymentem, że mają zachowywać się w bardzo konkretny sposób. Mianowicie, w jednym z warunków eksperymentalnych, w pierwszym etapie pomocnicy nasi zawsze mieli notować na kartce cyfry, potem w głosowaniu deklarować, że zawsze widzieli cyfry, i potem trzymać się tego zdania, w drugim etapie również notować cyfry. I to jest najprostszy warunek, w którym właściwie pomocnicy za każdym razem mieli widzieć cyfry. Tutaj jest ten sam warunek bez żadnych zmian dla liter, natomiast najbardziej interesowaliśmy się warunkami mieszanymi. Mianowicie, na przykład w tym warunku, w pierwszym etapie pomocnicy mieli zawsze zapisywać cyfry, mieli natomiast głosować za tym, że widzieli większość liter, a potem mieli trzymać się tego zdania wyrażonego w głosowaniu i w drugim etapie badania zaznaczać za każdym razem liter. Spodziewaliśmy się, że w tym warunku osoby badane, które usłyszą od większości naszych pomocników, że tak naprawdę to widać tam litery, zmienią swoje zdanie w drugim etapie i będą deklarować, jeśli na początku widzieli głównie cyfry, to zmienią swoje zdanie i będą deklarować, że widzą już teraz litery. I to była hipoteza dotycząca wpływu centralnego, czyli głosowanie jest tutaj centralnym elementem sytuacji. Osoba badana widzi w pierwszym etapie cyfry, potem widzi, że wszyscy widzą litery, czy większość osób widzi liter,
I jeśli zaszedł wpływ centralny, to ona powinna zmienić zdanie i w drugim etapie nie dostrzegać już cyfr, ale liter. Natomiast hipoteza wpływu peryferycznego zakładała, że wewnątrz etapu pierwszego, gdzie pomocnicy notują wyłącznie cyfry, osoby badane, które widzą litery, będą ulegać wpływowi peryferycznemu i systematycznie zmieniać zdanie w kierunku zdania, które prezentowali pomocnicy nasi. Czyli innymi słowy, wpływ centralny, spodziewaliśmy się, że po głosowaniu osoby badane będą zmieniały zdanie zgodnie z kierunkiem głosowania, a wpływ peryferyczny spodziewaliśmy się, że w trakcie zapisywania odpowiedzi zarówno w etapie pierwszym, jak i w drugim, badani będą zmieniać swoje odpowiedzi w kierunku tego, takim, w jakim obserwują naszych pomocników. Wyniki przedstawiają się następująco. Okazało się mianowicie, że w grupie eksperymentalnej, czyli w takiej, w której nasi pomocnicy zachowywali się systematycznie, zgodnie z naszymi wcześniejszymi wskazówkami, osoby w grupie eksperymentalnej, to są te żółte słupki, po głosowaniu widziały znacznie więcej liter i to niezależnie od tego, za czym głosowali nasi pomocnicy. Czyli innymi słowy, jeśli głosowali za tym, że widzą litery, osoby badane widziały więcej liter po głosowaniu, ale paradoksalnie, jeśli nasi pomocnicy głosowali, że widzą głównie cyfry, to osoby badane widziały również litery, czyli nie zachowały się zgodnie z kierunkiem głosowania. Innym bardzo interesującym wynikiem, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, jest wynik dotyczący tego, co działo się w zależności od głosowania z osobami, które preferowały czy spostrzegały częściej cyfry bądź litery. Tutaj w tym miejscu pojawią się słupki. Wyniki dla osób, które w pierwszym etapie badania zaznaczyły więcej cyfr niż liter, a tutaj wyniki dla osób, które w pierwszym etapie badania dostrzegały raczej litery niż cyfry. Okazuje się, że u tych osób, które widziały częściej cyfry w pierwszym etapie badania, po głosowaniu właściwie one nie zmieniły swoich preferencji. Widać, że nieważne, czy głosowanie było za cyframi, czy za literami, one nie różnią się. Cały czas widzą mniej więcej tyle samo cyfr. Natomiast inny wynik charakteryzuje osoby, które wcześniej widziały litery. Wcześniej, to znaczy w pierwszym etapie eksperymentu. One najpierw dostrzegały litery i po głosowaniu, które sugerowało, że tam widać głównie cyfry, badani widzieli jeszcze więcej liter. To jest efekt paradoksalny, którego zupełnie się nie spodziewaliśmy w tym badaniu. Mianowicie oni zadziałali wręcz wbrew temu, co sugerowało głosowanie. Jak interpretowaliśmy te wyniki? Okazuje się, że hipoteza wpływu centralnego uzyskała częściowe potwierdzenie, natomiast zupełnie nie udało nam się wykryć wpływu peryferycznego. My sądzimy, że proces, który zaszedł w tym badaniu wygląda następująco. Mamy tutaj dwie konkurencyjne hipotezy. Mianowicie w sytuacji, w której osoba badana widziała cyfry, a głosowanie odbywało się za literami, mogło to spowodować wzmożenie jej czujności, a zatem skupienie uwagi, a zatem dostrzeganie liter, które były mniejszymi elementami. Zatem czujność jest tutaj reguluje nam to, co osoby spostrzegają w materiale, a ponieważ czujność jest wzmożona, to dostrzegają więcej detali, a detalami były oczywiście litery i dlatego po głosowaniu, niezależnie od tego, w którą stronę to głosowanie było, dostrzegały więcej liter niż cyfr. Druga hipoteza jest troszeczkę związana z hipotezą czujności, mianowicie opiera się na zjawisku redukcji dysonansu poznawczego i wyobraźmy sobie osobę badaną, która widzi najpierw same cyfry i nagle wszyscy dookoła mówią o tym, że widzą litery, więc ona zaczyna się czuć niekomfortowo, to znaczy widać, że widzi co innego niż większość osób
naszych badanych. Zatem odczuwa dysonans poznawczy. Jedną z metod redukcji tego dysonansu jest utwardzenie swojego stanowiska. Zatem ona będzie widziała jeszcze więcej tych elementów, które spostrzegła za pierwszym razem w badaniu. Kilka słów na zakończenie. Mamy nadzieję, że uda się uruchomić program badawczy w Polsce, który będzie dotyczył peryferycznego i centralnego wpływu społecznego, szczególnie w sytuacjach, w których ten wpływ wywierany jest przez mniejszość w grupie. I mamy również nadzieję, że nasze badania i nasze wyniki, które badania są cały czas prowadzone, ciągle gromadzimy nowe fakty, znajdą zastosowanie w takich dziedzinach, o których na Zachodzie wiadomo, że badania nad wpływem społecznym mogą i znajdują zastosowanie. Mianowicie w reklamie i marketingu, gdzie mamy do czynienia z wpływem społecznym ewidentnie, przekonywaniem innych ludzi do naszego zdania, do kupna czegokolwiek. I tutaj znajomość mechanizmów wpływu społecznego mniejszości na większość może być bardzo pomocna. W polityce, gdzie przekonujemy, politycy przekonują wyborców do słuszności swojego programu i muszą dysponować wiedzą na ten temat, jak przekonać skutecznie, żeby odnieść sukces. I również w edukacji, gdzie wpływ osoby, która przekazuje jakąś wiedzę na zachowanie osoby, na zachowanie uczniów jest również niezwykle istotny. Thank you.